Game Development jest kierunkiem na Kolegium Da Vinci, na którym możemy się nauczyć programowania gier, projektowania gier, a także grafiki do gier. Aby studiować Game Development, nawet nie tyle, co jest potrzebna umiejętność tworzenia gier, ale na przykład chociażby, żeby znać, jaki jest rynek gier, jakie są gry, co jest teraz jakby w modzie, ponieważ każdą z takich jakby nauk, czy to programistycznych, czy graficznych, czy designerskich, jesteśmy jakby w stanie tutaj u nas w Kolegium Da Vinci nauczyć. Uczymy się tego, co wykorzystują nasi mentorzy na co dzień w branży. Jest coś magicznego w momencie, kiedy tworzy się grę, podobną do gry, którą grało się kiedyś w dzieciństwie i ta gra działa od początku do końca. Można by uznać, że game development jest typowo męskim, stereotypowym kierunkiem, aczkolwiek uczą się tutaj u nas także dziewczyny, które są zainteresowane bardzo mocno programowaniem gier, także bardzo cieszy nas rola obalania stereotypów. Game Jam jest konkursem tworzenia gier, który może odbywać się na przykład przez 24 godziny, 48 godzin lub nawet i dłużej. Zaletą takiego konkursu jest to, że nie są sprawdzane żadne wymagania jakby wstępne ani umiejętności, czyli każdy może wziąć w nim udział niezależnie od specjalizacji. Siedzimy, projektujemy, programujemy, robimy grafiki, wszystko robimy naraz, śpimy, jemy. Dzielimy się naszą pasją z innymi grupami, teamami. Tworzymy wspólnie jeden wielki chaos. Do dyspozycji studentów są oczywiście stanowiska komputerowe, są dodatkowo drukarki 3D, jest skaner 3D, jest pełne nagłośnienie, jest mikser od audio. Są również dostępne telefony, aparaty 360, wszelakie konsole, jak na przykład Switch, Xbox czy PlayStation, wszelkie kontrolery, sprzęt VR. Co jest potrzebne, to tak naprawdę to posiadamy. Moją ulubioną grą jest gra Life is Strange. Heroes 3. The Legend of Zelda Twilight Princess. Pokémon Go. Persona 5. Hollow Knight. Last of Us. Nasze zajęcia oraz spotkania koła naukowego prowadzimy na serwerach discordowych, także jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście porozmawiać bezpośrednio z wykładowcami albo ze studentami, także możecie wbić link, będzie link w sumie, może zapytam? Możecie wejść w link w opisie, dostaniecie tam oczywiście odpowiednie uprawnienia i będziecie mogli bezpośrednio z nami porozmawiać, czy to na czacie tekstowym, czy to na czacie głosowym.